Samarii zrobiło się gorąco. Apostołowie zirytowali się na Samarytan, bo nie chcieli wpuścić Jezusa do wioski, bo zmierzał w stronę Jerozolimy, czyli do świątyni żydowskiej. I stwierdzili, że rozwiążą ten problem inaczej. Przecież wiedzą, że Jezus ma moc i może rzucić ogień z nieba i przez to pokazać swoją wyższość, swoją przewagę. Zbawiciel nie był wcale zadowolony z pomysłu swoich uczniów. Zgromił ich. I przez to pokazał, że nie można niczego w życiu robić na siłę. To, że mam nawet jakąś potęgę, nie oznacza, że mam największy kaliber wystawiać przeciwko błahostkom. No bo to, że pójdą do następnej wioski, spowoduje, że spadnie im korona z głowy? No nie. Dlatego ta Ewangelia uczy mnie, że nie zawsze trzeba robić wszystko na siłę. Może wystarczyłoby trochę pochylić się, zatrzymać się na modlitwie, a nie od razu się frustrować. Dlatego pomyśl, co ostatnio było takim, na czym tobie za bardzo zależało. Że od razu na siłę, że depcząc ludzi, byleby do przodu.